A na deser zaprezentujemy Państwu walkę o Mistrzostwo Świata Muay Thai, oczywiście organizacji WMC, kategoria do 71 kg i tego zawodnika znają chyba wszyscy. Waka Fe Puramuk, człowiek, który kilka razy już zaprezentował nam się świetnie, zaprezentował nam się znakomicie, wygrał turniej również K1 Max. No ale zaczyna kompletować te swoje tytuły, a to jest jego rywal, także zawodnik z Tajlandii, Yomhote Kiatadisak, ale człowiek, który już bodaj od 13 albo 14 lat mieszka w Szwecji i trenuje w Sztokholmie, w tym słynnym Valentuna. Valentuna Boxing Camp, tak, tam trenuje Martin Holm, chociaż on ostatnio trochę mało trenuje chyba, gdzieś się wycofał, uciekł w cień. Ale to jest bardzo ciekawe, że w Szwecji, gdzie zabroniony jest boks zawodowy, Muay Thai kwitnie, tak. I jak widzą Państwo, to jest Sztokholm, a w zasadzie ci, którzy mieszkają w Solnej, to by się obrazili, to nie jest Sztokholm, to jest dzielnica, oddzielna gmina Solna, tam gdzie jest ten słynny stadion, na którym reprezentacja Polski raczej w tyłek dostawała zwykle od Szwedów, ale tam jest również hala taka na 5000 widzów. W tej hali Paweł Słowiński walczył właśnie z Jorgenem Krutem, kiedy przegrywał tytuł, a teraz będziemy mieli walkę o Mistrzostwo Świata WMC 71 kg, najpopularniejsza kategoria na świecie. A ponieważ walka na zasadach boksu tajskiego, więc odzywa się również tajska muzyka. Czarne spodenki to Wakaf, 23 lata. Jego rywal zdecydowanie bardziej doświadczony, 35 lat, 280 walk ma na swoim koncie, 253 zwycięstwa, 24 porażki, 80 z tych zwycięstw zakończonych przed czasem. No i jest zdecydowanie bardziej od Błakawa utytułowanym zawodnikiem, dlatego że on dawno, w 1989, ale był mistrzem stadionu Lumpini, czego Błakawowi nigdy nie udało się zrobić. On przegrał finałową walkę, jest wicemistrzem stadionu Lumpini, natomiast również Yamhot jest dwukrotnym mistrzem innego stadionu, Raja Damner. Natomiast jeżeli chodzi o Błakawa, tam jest trzeci stadion w Bangkoku, może mniej znany, Omnoi. Mariusz Cieśliński, który niedawno był w Bangkoku i zdobył tam medal Mistrzostw Świata, opowiadał mi, że był także na tamtym stadionie i Błakaw wygrał właśnie rywalizację w wadze do 69 kg tamtego stadionu. No i wygrał dwa lata temu rywalizację w formule K1 Max. U jednej z najbardziej zachwycających finałowych walk w historii nie tylko K1 Max, ale chyba całego K1. Tak, wspaniała walka finałowa z Masato, w której Błakaw dominował, absolutnie dominował w każdej rundzie. Mimo to sędziowie pomagali nieco Masato. Była tam runda dodatkowa, w której Błakaw zgnębił Masato i zdobył tytuł. No i widzieli Państwo, to jest ta akcja, którą można zobaczyć tylko w wykonaniu zawodników z Tajlandii. To oczywiście jest WMC, czyli tu jest walka z łokciem, akcja łokciem z góry. Niedawno podczas turnieju S1, który transmitowaliśmy dla Państwa na antenie Eurosportu, jeden także ze znakomitych tajskich zawodników, który wygrał ten turniej, Chawantana, zaprezentował nam efektowny knockout w taki właśnie sposób. Teraz mieliśmy przed chwilą fajną, bardzo ładną akcję John Hoda, który zaatakował backfistem, ale w tempo został skontrowany bardzo mocno prawym prostym przez Błakawa. A to jest, proszę Państwa, ogólnie rzecz biorąc taka wycieczka europejska Błakawa, dlatego że on brał udział w tej właśnie walce, kiedy to zmierzył się o tytuł Mistrza Świata, obrońcą tytułu jest John Hod. Później był taki mecz między Holendrami a Tajami, który także pokazywaliśmy Państwu na antenie Eurosportu. Mecz wygrany przez Tajlandię 4-0 i tam również walczył Błakaw. No i przypomnijmy, że także na początku kwietnia była końcowa eliminacja K1 Max, w której również Taj walczył, a więc no, narzucił sobie ostre tempo. Druga runda przed nami. Ja trzeba przyznać, że jeżeli walka toczy się według reguł Muay Thai, wygląda troszeczkę inaczej niż K1. Wygląda zupełnie inaczej.
inaczej też walczy Błakaw. To też tutaj widać. Jest, w K1 musi być znacznie bardziej dynamiczny. Tutaj jednak walka jest bardziej statyczna, z takimi zrywami charakterystycznymi dla boksu tajskiego. No bardzo często zawodnicy walczący według tych reguł stoją, zwłaszcza jeżeli obaj pochodzą z Tajlandii, stoją bardzo blisko siebie w takim kontakcie, aby każdy cios, każde kopnięcie dochodziło do rywala. Często mówi się o zawodnikach właśnie wywodzących się z Tajlandii, że to jest według tej zasady, że słabszy odpada. Tam to jest walka na przetrzymanie, na przełamanie rywala. Widzą Państwo, tu nie ma żadnych ucieczek, to jest walka w jednej linii, to jest blokowanie, przyjmowanie kopnięć, to są akcje łokciami, ale każde dochodzi, nie ma uników. Tak, uników jest bardzo mało, widzieliśmy przed chwilą, jak z jakimś stoickim spokojem Błakaw zniósł ten potężny z zamachu zadany low kick w wykonaniu John Hoda. Obrońcą tytułu jest Jump Hot, ale Błakaw ma ogromną chęć na ten tytuł. Trzeba przyznać, że został znakomicie wypromowany przez swojego menadżera. W tej chwili jest bez wątpienia najlepiej rozpoznawalnym zawodnikiem boksu tajskiego, choć śmiem twierdzić, że wcale nie najlepszym. Po prostu w Tajlandii tak zdecydowano, że należy pokazać właśnie je. Świetna próba akcji Jump Hoda, ale Błakaw jest młodszy od swojego rywala. O te 12 lat refleks na pewno lepszy. Mało klinczu. Zaczyna zdobywać przewagę, ale łatwo mu na pewno nie będzie. Tego tytułu Jump Hot na pewno nie odda mu za darmo, ale widzą Państwo, fantastyczna kombinacja Błakawa, zakończona piekielnie mocnym low kickiem, ale nie wiem, czy nie decydował ten cios w korpus wcześniej. Chyba tak, bo Jump Hot trzyma się wyraźnie za brzuch. Myślę, że to miało duże znaczenie. Ach, i akcja kolanem w wykonaniu Błakawa i kolejny cios w korpus. Jest kolejne liczenie, ale nie wydaje mi się, ale aby Jump Hot przystąpił do następnej rundy i w ten sposób Błakaw Purpura mógł do swojej kolekcji dorzuca następny tytuł, tym razem tytuł Mistrza Świata organizacji World Muay Thai Council w kategorii do 71 kg o jakże efektownym zwycięstwie nad Jump Hotem Kiata Disakiem. Tej decydującej akcji. Tam był hak wątroby, a dopiero później nastąpił ten low kick. Dopiero poprawka low kickiem, a tutaj teraz już był cios akcja chyba kończąca. Splot słoneczny również, ale wydaje mi się, że po tym czasie no, też wątroby, tak. Nisko. Też zahaczył tam o wątrobę. Fantastyczna akcja Błakaw. Purpura Muk zostaje mistrzem świata. Jest rzeczywiście kapitalnym zawodnikiem. Czekamy na końcową eliminację K1, a później na finałowy turniej. Może być ciekawie.